Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Patrząc w kategoriach wiary, należy powiedzieć, że radością dla naszego Pana Jezusa Chrystusa jest fakt kontynuowania w naszej polskiej katolickiej religijności pozdrawiania się nawzajem tym katolickim, wybornie katolickim pozdrowieniem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni kapłani, drodzy bracia i siostry, uprzejmie dziękuję organizatorom za umożliwienie mi wypowiedzenia kilku słów. Jestem tutaj po to, aby zareklamować pewną książkę. Przed tym zarysuję kontekst, w którym ta książka powstała. Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Herezję głosi się powszechnie i bezkarnie, także na wysokich szczeblach urzędu. W zakresie liturgii mamy do czynienia z powszechną anarchią, która prowadzi do podkopania samych fundamentów tego, czym liturgia jest w swej istocie. Zamiast być kultem oddawanym Bogu, tak jak On sam sobie tego życzy, staje się niejednokrotnie rewią samouwielbienia, samorealizacji, oklaskiwaniem ludzkich dokonań, przestrzenią profanacji, uzurpacji i demoralizacji, także najmłodszych dzieci, których nie uczy się już świętej bojaźni Bożej i które oducza się nawet tak elementarnej postawy, jak uklęknięcie przed Bogiem. W zakresie moralności powraca się do klimatów nieszczęsnego dialogu z szatanem, opisanego na kartach Księgi Rodzaju. Wystawia się na widok publiczny zbędne kwestie. Serwuje się stek zbędnych pytań, postuluje się w miejsce prawdy i dobra kategorie nowości i zmiany. Zatrute nurty, które z bezczelną natarczywością za sprawą ludzi wlewają się do Kościoła, prowadzą do odejścia wielu katolików od prawdziwej wiary. Po 50 ostatnich latach możemy to już powiedzieć: ruina, bezbożność, dezorientacja. O jakże byśmy pragnęli krystalicznej, pewnej, spójnej, niezaprzeczającej sobie, uporządkowanej, klarownej katolickiej nauki. O jakże byśmy pragnęli pięknego, uporządkowanego, głębokiego, pełnego szacunku i czci kultu, jaki Kościół przez całe wieki oddawał Bogu w świętej liturgii. O jakże byśmy pragnęli licznych owoców świętości w naszych sercach i w sercach naszych bliźnich. O jakże byśmy pragnęli, aby Chrystus, nasz Pan i Król, był w Kościele i w naszej Ojczyźnie należycie przyjmowany, uznany i wyznawany. Remedium, środki zaradcze. Pan Jezus wyraźnie poleca: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Święty Jakub w swoim liście zapisał: każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały wstępują z góry od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.
A w liście do Hebrajczyków czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom. Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Ściślej jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary, depositum fidei, następnym pokoleniom. Oto zaszczytny obowiązek, zaszczytne starania. Doktryna, kult, życie. Oto trzy istotne elementy do uwzględnienia. W zakresie doktryny strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie podejmowanie starań o rozpowszechnianie objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, czego konkretyzacją będzie zakładanie i rozpowszechnianie Biblioteki 58. To jest pierwszy element strategii przywracania pełni wiary katolickiej w jej najpiękniejszym i najpełniejszym doktrynalnym przejawie – lex credendi. W zakresie kultu strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie podejmowanie starań o rozpowszechnienie tradycyjnej mszy świętej i zachowanie postawy klęczącej przy przyjmowaniu najdrogocenniejszego daru komunii świętej. To jest drugi element strategii przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym i najpiękniejszym modlitewnym, liturgicznym, kultycznym przejawie – lex orandi, lex celebrandi. W zakresie życia strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie czystość serca, czyli życie w łasce uświęcającej i solidne wypełnianie obowiązków stanu. Pomocą będzie nam częsta i dobra spowiedź oraz cnota pracowitości, połączona ze stałym udoskonalaniem kompetencji zgodnie z własnym powołaniem. Pięknie zagrzewa nas święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian: Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. To jest trzeci element przywracania wiary katolickiej w jej najpełniejszym duchowym i życiowym przejawie – lex vivendi – świętość realizowana w codzienności. Podsumujmy. Dla odrodzenia i obrony wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, mamy do podjęcia trzy zadania strategiczne. Starania o odzyskanie katolickiego myślenia poprzez systematyczne sięganie do objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i tradycji, czyli do przebogatego rezerwuaru prawdy, którą Kościół przez 2000 lat zgłębiał i autorytatywnie jej nauczał. Drugie, starania o przywrócenie wybornie katolickiej, tradycyjnej mszy świętej i postawy klęczącej przy przyjmowaniu komunii świętej. Trzecie, starania o prowadzenie życia świętego, poczynając od życia w łasce uświęcającej i rzetelnego wypełniania obowiązków stanu. Wiara poznawana, celebrowana, realizowana. Lex credendi, lex orandi, lex vivendi.
doktryna, kult, życie. Wszystkie trzy elementy są niezmiernie ważne i idą równolegle. Elementy strategii ku podwyższeniu wiary katolickiej do cierpliwej realizacji. Pilne. Święty Paweł w liście do Filipian wzywa: trzymajcie się mocno słowa życia. A w drugim liście do Tesaloniczan: przeto bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie. Pan Jezus uczy prawdziwie: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W powyższym szerokim kontekście umiejscawia się zadanie szczegółowe: obrona Komunii Świętej. Realia współczesne są takie, że zabija się katolickie zwyczaje. Na przykład eliminuje się postawę klęczącą, wprowadza się postawę stojącą, wprowadza się komunię na rękę, masowo wprowadza się świeckich oraz osoby zakonne płci obojga do rozdawania Komunii Świętej, banalizuje się, choćby przez pośpiech, obrzęd przyjmowania Komunii Świętej, zanika używanie pateny komunijnej, co prowadzi do utraty i podeptania przez ludzi ogromnej liczby eucharystycznych cząstek partykuł. Ale oto ma miejsce nurt piękny, katolicki: stawanie w obronie czci Najświętszego Sakramentu. Obrona Komunii Świętej odbywa się niekoniecznie w wielkich centrach i przy medialnych reflektorach. Obrona Komunii Świętej odbywa się niekoniecznie w centrum, lecz na obrzeżach świata, w dalekim Kazachstanie i w innych nienagłaśnianych miejscach. Problem obrony czci Najświętszego Sakramentu i postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej przedstawiony jest w książce Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Czy to jest sprawa przegrana? Obrony czci Najświętszego Sakramentu i postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej podjął się arcybiskup Jan Paweł Lęga. W swoim wystąpieniu na 11. Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie w październiku 2005 roku arcybiskup Jan Paweł Lęga, ówczesny ordynariusz Karagandy, Kazachstan, mówił: prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach gorliwość o dom Pański i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz ciało i krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od świętego ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: Ojcze Święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce. Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej? Czy to jest sprawa przegrana?
obrony czci Najświętszego Sakramentu i postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej podjął się biskup Athanasius Schneider w swojej książce Corpus Christi, Komunia Święta i Odnowa Kościoła, którą miałem przyjemność przetłumaczyć. Czym jest ta książka? Jest wezwaniem do opamiętania, bo znieważany jest dzisiaj ponad wszelką miarę nasz Pan Jezus Chrystus, Król ukryty w Najświętszym Sakramencie. Czym jest ta książka? Jest przestrogą przed wszelkim umniejszaniem w zakresie wewnętrznym i zewnętrznym czci Najświętszego Sakramentu. Jest przestrogą przed eliminowaniem postawy klęczącej, przed komunią na rękę, przed wprowadzaniem świeckich oraz osób zakonnych płci obojga do rozdawania Komunii Świętej, przed banalizowaniem obrzędu przyjmowania Komunii Świętej, przed nieużywaniem pateny komunijnej, bo prowadzi to do utraty i podeptania przez ludzi ogromnej liczby eucharystycznych cząstek partykuł w naszych kościołach i kaplicach. Zachęcam do rozpowszechniania wśród duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego tej wspaniałej apologii Komunii Świętej przyjmowanej na kolanach i do ust. Wielce wymowna, piękna i wzruszająca jest dedykacja, jaką ksiądz biskup umieścił na pierwszych kartach tej książki. Cytuję: Jezusowi Eucharystycznemu, najuboższemu i najbardziej bezbronnemu. Biskup Athanasius Schneider gościł niedawno w Polsce, przybył na promocję polskiego wydania swojej książki Corpus Christi, Komunia Święta i Odnowa Kościoła. Książka jest do nabycia, a nagrania ze spotkań księdza biskupa są dostępne w internecie, między innymi na blogu Sacerdos Hyacinthus. Korzystajmy i udostępniajmy chętnie innym, bo sprawa jest najświętsza. Niech mi będzie wolno dodać jedno spostrzeżenie. Tematyka książki uzasadniona jest powszechną anarchią w zakresie liturgii i sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Anarchią, która byłaby nie do pomyślenia, gdyby zachowano tradycyjną łacińską liturgię mszy świętej. Książka jest zatem cenna jako remedium na stan dzisiejszej liturgii, w którym dominuje nachylony protestancko ryt, w którym to zrodziło się tak wiele nadużyć i deformacji. Naglącym pozostaje postulat czynić wszystko, co możliwe i co godziwe dla rozpowszechnienia tradycyjnej mszy świętej, największego skarbu, który pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, w którym urzeczywistnia tajemnicę swojej zbawczej ofiary. Naglącym pozostaje postulat czynić wszystko, co możliwe i co godziwe, dla rozpowszechnienia tradycyjnej mszy świętej, największego skarbu, który pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Klękamy przed naszym Królem, ukrytym w pokornej, białej, milczącej, niepozornej hostii i śpiewamy: idzie, idzie Król przemożny, idzie Pan wielce wielmożny. Stańmy wszyscy pięknym kołem i uderzmy przed Nim czołem. Idziesz, idziesz, miły Panie, a gdzie Twój majestat stanie, niechaj tam stanąwszy kołem, na wiek wieków bijem czołem.
Franciszek, święty Franciszek. Jego słowa przytacza biskup Schneider w zakończeniu swojej książki. Tymi słowami i ja zakończę. Cytuję. Cóż powiedziałby dzisiaj święty Franciszek z Asyżu, jeżeli zobaczyłby, że w momencie przyjmowania ciała Chrystusa wierni nie okazują także zewnętrznie bojaźni, drżenia i pokory, lecz przyjmują je na stojąco, bezpośrednio do rąk, dotykając je palcami, tak jak się przyjmuje zwykły posiłek, bez żadnego widocznego i przekonującego znaku pokory i bojaźni. Czyż do tłumu wiernych, którzy z pośpiechem na stojąco i do ręki przyjmują komunię świętą, święty biedaczyna nie zwróciłby się pełnymi żaru, gniewnymi słowami? Syn Boży tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba. Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze. Uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Z pewnością te słowa święty Franciszek wypowiedziałby na pierwszym miejscu do pasterzy Kościoła, którzy dając pozwolenie na przyjmowanie komunii na stojąco i do ręki i obalając metodą faktów dokonanych, via facti, komunię na kolanach i na język w większości kościołów na świecie, narazili ciało Chrystusa na prawdziwy minimalizm w zakresie zewnętrznych wyrazów szacunku i świętości. Potrzeba nagląco nowej gwiazdy eucharystycznej, ponieważ ciało eucharystyczne Chrystusa reprezentuje to, co jest najsłabsze, najbardziej bezbronne i najuboższe w łonie Kościoła. Odważna obrona boskiego ubogiego Chrystusa zapewne nie przyniesie pochwał i aplauzu ze strony świata, lecz z pewnością przyniesie aplauz ze strony świętych, szczególnie świętego biedaczyny, i sprowadzi obfite błogosławieństwo Boże. Istotnie przywrócenie widzialnych oznak czci wobec eucharystycznego ciała Chrystusa będzie jednym z najskuteczniejszych środków odnowy Jego ciała mistycznego, czyli Kościoła. I kończy ksiądz biskup słowami. Obyż zechciał Bóg, by dzisiaj serce i umysły pasterzy Kościoła zostały do głębi przeniknięte słowami świętego Franciszka z Asyżu. Całując wam stopy, błagam was wszystkich, bracia, z taką miłością, na jaką mnie stać, abyście jak tylko możecie okazywali wszelkie uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu ciału i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Hostia święta bowiem i każda jej najmniejsza cząstka to nic innego i nikt inny, kto byłby większy od samego Pana. Corpus Christi enim dominus est. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.